ją nazwał chatka puchatka. Ja nie wnosiłem w ogóle sprzeciwu na ten temat, tylko nie wiem dlaczego wymyślił ktoś. Sprzeciwu nie było. To przyjmujemy, to zmienimy w drugim wydaniu książki na nowe. Czy są jeszcze pytania? Proszę uprzejmie. Że Bieszczady, że Połoniny, a nie inne miejsce albo dom. Próbowałem różności. Dlatego, że... Ale to pytanie, dlaczego akurat tu zostałem? W Bieszczadach. Najlepiej wódka smakuje. Też smakowała, teraz mniej. W każdym razie, dlaczego? Dlaczego tu się znalazłem? Pracowałem w kopalni. Odrabiało się wojsko, bo miałem dwóch braci, którzy byli wcześniej w Gubinie i gdzieś tam indziej, w czołgistach. I mówi, rób wszystko, tylko żebyś do wojska się nie dostał. No to reklama tylko kopalnia reklamowała. Inne nie, rudy miedzi nie, tylko węglowe kopalnie. No to oczywiście przyjechałem gdzieś tam do Bytomia i rozglądam się. Patrzyłem na tych górników, jak wyjeżdżają z dołu. Patrzę, ten czysty, ten brudniejszy, ten jeszcze brudniejszy. Idę gdzieś do drugiej kopalni, zobaczę. W każdym razie wszędzie brudasy wychodzą. Mówię, nie ma wyjścia, trzeba się zanurzyć. No i poszedłem do jakiegoś działu, no to mówię, przyjmujemy górników, czemu nie? I zostałem przyjęty na w kopalni... Czekaj, bo złapał mnie teraz, bo mam ten... Nie. W Bytomiu prezydent przecież, kopalnia prezydent. A mnie złapało, bo ja po udarze jestem i czasami mnie coś złapie. No i puściło już. W każdym razie przyjąłem się w tej kopalni, no i tak się stało, że o tyle lepiej, bo jeszcze miałem zadanie zrobić technikum górnicze. Wpisałem się do, już po przyjęciu się pracowałem tutaj, ale w międzyczasie zapisałem się do szkółki i robiłem technikum górnicze. Było to dość dobre, bo miałem 7 dni urlopu za nauczanie się i swoje 14 dni. To w sumie miałem 21 dni na raz. No to gdzie to jechać z takim długim urlopem? To pojadę w Bieszczady. I przyjechałem w Bieszczady. W ten czas jeździło się autostopem. To na tym autostopie różnie się działo też na tych, to nawet ci, no, kierowcy brali dość chętnie, to tam kupony jeszcze były, jako w każdym razie dowieźli mnie do Sanoka, z Sanoka już z lokalnymi trasami, w każdym razie zatrzymałem się na stałe w Dołżycy, tak, w Dołżycy się zatrzymałem, ruszyłem, informacja była też, ale to już jeszcze tą informację zdobyłem, będąc na Śląsku. Przygody w Bieszczadach. Ludzie zarabiają duże pieniądze, zbierając jagody i grzyby na tym i podana miejscowość, gdzie i co. No to ruszyłem właśnie tym tropem. I tu się znalazłem się w Cisnej. Tu od razu dostałem miejsce w hotelu, znaczy w namiotowym hotelu. Był odpowiedzialny za tą bazę facet. No mówi, dobra, będziesz 5 kilo jagód musisz przynieść dziennie, to dostaniesz na wieczór obiad.
do spania i obiad jeszcze do tego będzie. No to dobra. Przyniosłem mu 15 kilo. Później nosiłem po 20, po 30. Także, a jagody znałem, zbierałem, bo jako dzieci też mieszkając koło Bolesławca Czerna, to tam trzeba było chodzić też, ze szkoły się przychodziło, to trzeba było brać koszyki i do lasu lecieć jeszcze, bo każdy musiał zebrać 3 kilo tych jagód. Trzeba było zebrać, bo tam lasy dębowe, bukowe, jodłowe były. No wiemy już, że na pewno jagody miały tutaj kluczowe znaczenie. Tak. To rozumiem, że czy to jagody, czy pieniądze. Ale w każdym razie można powiedzieć tak, ciągnęło górnika do gór, jak sama nazwa wskazuje, to jest oczywiste. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie, zanim już możemy ustawiać tutaj koncert, tak? Kto pierwszy? Zaraz będziemy. Jest pytanie? Nie będzie odpowiedzi. Proszę Państwa, za chwilę jest Jasiek Jarosiński, przepraszam, członek honorowy GOPR, Jan Jarosiński. Ja chciałem zadać pytanie, które chyba wszyscy, no nam może co ludzka znają, to wiedzą, czym jest, nie potrzebuję mikrofonu. Ale nie będzie. Bo Ludwik jest bardzo związany z psami, ratowniczymi szczególnie. Te psy to jest trochę legendy, trochę opisu, a Ludwik miał legendarnego psa według mnie i nie tylko mnie, a według pani doktor Marty Gutowskiej, nazwisko znane kolegom ratownikom, ona twierdziła, że Prut jest mądrzejszy od Ludwika. Powiem wam, o co chodzi. Bo Ludwik mówi tak, przecież ja tego nie uczyłem, a on to umie, to jak to jest? I wszyscy wiedzieli, jak były ćwiczenia, to Ludwiczek jeszcze z tam gazdami pił, a pies szedł na ćwiczenia i sam umiał. Przychodził i zdawał egzaminy, mówi, ja to nie uczyłem. W każdym bądź razie później miał jeszcze porządnego psa, Chnacia, ale źle skończył, ale jeżeli chodzi o Pruta, to może jest zdjęcie, ja nie wiem, ale na pewno w mojej książce, czyli w encyklopedii Grupy Bieszczadzkiej jest zdjęcie, gdzie Prut został pochowany. Może z Ludwiczkiem płytkę specjalną naszykowali, ja tam wykułem krótkie słowa Prut i pod tą płytą gdzieś na połowie leży Prut. Nie, leży u mnie, leży u mnie. Ekshumacja w Wetlinie. Jest ta wykuta skała. No wiele historii o Prucie jeszcze można by było tu opowiadać. Wspomnijmy tylko o tym, że przez jakiś czas schronisko nazywało się Pod Psem. Ale Pod Psem, czyli Pod Prutem, czyli psie ratowniczym odpowiedniej klasy. Ale PTTK zakazało używania tej pieczątki. W związku z tym pozostała chatka puchatka. Jeszcze o Prucie, dwa zdania uzupełnijmy. No, teraz został tylko kot. Z tego względu, że Prutę jak po śmierci chciałem drugiego brać psa, tylko jest to poważny problem. Ja już mam trochę lat, ten piesek będzie dorastał i on później zostanie sam. A mi by było też szkoda by mi było też psa zostawić. No i z tego względu nie mam psa w tej chwili, ale kotka bawię też. Kotek zresztą ma bardzo cenne, bardzo zacne pochodzenie, natomiast będziemy już kończyć. Ale muszę jeszcze dołożyć co do tego Pruta, bo Prut to był taki dziwny pies i zdolny, że po pewnym czasie Ludwik mówił, to jest pan Prut. To jest w książce zapisane. Natomiast ponieważ, proszę Państwa, kończąc już, chciałbym jeszcze oddać mikrofon na chwilę naszemu zacnemu Edziowi Stasiczakowi. Edziu, byłeś jednym z tych pierwszych, którzy dyżurowali na Połoninie z Ludkiem i bez Ludka. Proszę Państwa, tu nie chodzi o to, czy pierwszy, czy ostatni. Tu chodzi o to, że muszę podejść do króla Połonin. Tak go zwę. Na dzień dzisiejszy, tak go uczciłem, tak go nazwałem, żyj królu.